Galda dojdzie. Stąd, proszę Państwa, można w najlepszy sposób zobaczyć całe założenie obronne tej sali. Podobnie część jedną, piętro podziemne, skąd było kilka tuneli do długiej, jak Państwo widzicie, galerii przeciwskarbowej. Również dwóch. Prezentuję Das Gewehr. Grundstellung. Rückt euch. Małe wsparcie. Dla grupy. Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy nasz program codzienny. Początki Radia Wolna Europa sięgają rozgłośni amerykańskiej Radio in American Sector, która nadawała z dużym powodzeniem dla mieszkańców radzieckiej strefy okupacyjnej. To skłoniło Amerykanów do utworzenia Radia
Wolna Europa, mającego nadawać z obcych terytoriów audycje do słuchaczy w krajach bloku. W drugiej połowie XIX wieku Gdańsk z dotychczas prowincjonalnego i podupadłego ośrodka zaczął przeobrażać się w nowoczesne miasto. Gród Neptuna ponownie stał się stolicą Prus Zachodnich. Doprowadzenie do Gdańska pierwszej linii kolejowej, ożywienie transportu morskiego, wybrukowanie ulic, skanalizowanie największych dzielnic, oddanie do użytku nowych szpitali, łaźni i szkół, a w późniejszym czasie także elektryfikacja miasta wyraźnie podniosły poziom życia mieszkańców, których liczba zresztą systematycznie wzrastała. Pojawiły się pierwsze tramwaje konne i następnie elektryczne. Moim zdaniem, ten stanie rzeczy, wszyscy studenci polscy muszą wystąpić z bractwa niemieckiego, które stało się nacjonalistyczne. Korporacja nasza winna stać się samodzielna, a także za wszelką cenę podkreślać polskość. Z tego powodu stawiam wniosek o zachowanie barw biało-amarantowych. Nawet gdyby oznaczać to dla nas miało szykany. Przeto przystąpmy do głosowania. Kto z panów jest za wystąpieniem naszej Wisły z Reich Deutsche Studentschaft? Stwierdzam, że wszyscy głosowali za, a zatem wniosek został przyjęty.